Witam wszystkich serdecznie. Jutro wtorek, oktawy Bożego Narodzenia. Do modlitwy proponuję z tego dnia Ewangelię. Wysłuchajmy słów Ewangelii. Niech Duch Święty nas oświeca, prowadzi, a Maryja w modlitwie wspomaga. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza pańskiego. Z natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich, rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Mój kochani, zapewne każdego dnia do świątyni jerozolimskiej przynoszono wielu pierworodnych synów, aby ich przedstawić Panu Bogu zgodnie z wymogami prawa. A jednak, jak słyszymy, Symeon w tej liczbie pewnie rozpoznał Jezusa i jego rodziców. Ewangelia nam podpowiada, że dokonał tego z natchnienia i w mocy Ducha Świętego. Jak wiemy z listów świętego Pawła Apostoła, bez pomocy Ducha Świętego nie można powiedzieć, że Panem jest Jezus. Dlatego zachęcam siebie i was, aby jutro na modlitwie prosić o prowadzenie, o światło Ducha Świętego. Prosić o to, by nie lekceważyć Jego natchnień. Prosić, aby Duch Święty pomagał nam tak jak Symeonowi. W wielu sytuacjach naszego życia, wśród różnych naszych zajęć, rozpoznać przychodzącego Mesjasza Pańskiego. Wziąć Go w objęcia, a jeszcze lepiej zaprosić Go i wziąć do swojego serca. Jak czytamy, trzymając w objęciach dziecię, Jezus Symeon wypowiada słowa o swoim życiowym spełnieniu. Teraz, o Panie, pozwalasz odejść swemu słudze w pokoju. Zobaczył na własne oczy Mesjasza, który będzie światłem dla pogan i chwałą dla narodu wybranego, dla Izraela.
Tutaj chcę pytać, czy ja żyję w tym świetle. Żyję jak człowiek ochrzczony, jak ten, którego życie jest związane z Jezusem, który jest światłem. A może bardziej kocham ciemność, czy ciągle mnie kusi, aby w tą ciemność uciekać, tam się chować przed Panem Bogiem. Czy kiedy się spostrzegę, że ogarniają moje życie ciemności, wracam do światła, którym jest Jezus. Moi drodzy, chcemy też jutro pytać na modlitwie, czy Jezus jest moją chwałą, czy daję Mu świadectwo, czy jestem dumny z tego, że znam Jezusa, jestem w Nim w relacji. Ale też chcę pytać jutro, czy ja swoim życiem przynoszę chwałę Jezusowi. Jak słyszymy, aby nie było tak miło i sympatycznie, Symeon, błogosławiąc rodziców Jezusa, Maryję i Józefa, kieruje w stronę Maryi prorocze słowa o tym, jaki będzie los Mesjasza Pańskiego. Słyszymy, że to nie będzie sielanka. I my wiemy, że właśnie sielanką nie było życie Jezusa. Symeon prorokuje, że bardzo wielu stanie po stronie Jezusa, ale będą także i tacy, którzy stanią przeciw Jezusowi. Że nauczanie, życie Jezusa i sama Jego osoba spotka się ze sprzeciwem bardzo wielu ludzkich serc. I Symeon dodaje, że ten los Syna podzieli także Jego Matka Maryja, że jej duszę przeniknie miecz boleści. Chcę jutro pytać w tym kontekście, w tym momencie słowa, czy ja, kiedy upadnę, stanę przeciw Jezusowi, to wołam, aby mnie podniósł, aby pomógł mi powrócić na Jego stronę. Czy mocno staram się trzymać strony Jezusa? Czy zdaję sobie sprawę, że bolesny jest cios zadany mieczem, ale ukucie szpilki wcale nie jest przyjemne? I chcę jutro pytać, że może Maryi nie zadaje ciosu mieczem, aż tak, jakby się wydawało, nie rani jej serce. Ale czy od czasu do czasu takie szpilki nie wbijam w jej serce, sprawiając ból Matce mego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To moje propozycje do jutrzejszej modlitwy słowem na ten wtorek w oktawie Bożego Narodzenia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zbliża się czas nowego roku kalendarzowego, dlatego życzę obfitego błogosławieństwa na ten czas i sam z serca Wam błogosławię. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.